Cześć, w tym odcinku chciałem Wam pokazać, jakie grzyby zbieram jesienią oraz jakie grzyby w ostatnich dniach udało mi się znaleźć. Przez ostatnie dni ciągle pada, teraz też pada. Świetnie się składa, że pada, trochę słabo nagrywać i muszę ubierać kurtkę przeciwdeszczową, ale grzyby lubią, jak jest wilgotno, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś ciekawego. Oglądaj ten odcinek do końca, ponieważ w tym odcinku będzie można wygrać atlas grzybów Ewalda Gerharda, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, to zachęcam do obejrzenia całego materiału, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów. Dopiero co wszedłem do lasu i jestem blisko drogi, więc pewnie huczą samochody, ale z daleka wyhaczyłem okaz czasznicy olbrzymiej, takiej bym powiedział przerośniętej, jadalnej purchawki. Ale jako, że jest blisko drogi oraz dodatkowo jest już trochę podjedzona, no to nie będę jej zbierał w celach kulinarnych, ale Wam ją po prostu pokażę. Zobaczcie, jest to grzybek wielkości mojej ręki. Op. Tak to wygląda spod spodu. A zaraz jeszcze ją przekroimy. Tutaj pewnie jakieś ślimaczki miały ucztę na tej czasznicy, ale my ją jeszcze rozkroimy i pokażemy. Tak właśnie na przekroju wygląda czasznica, jest cała biała. Jadalne purchawki oraz czasznice właśnie są białe w środku. Jeżeli czasznica oraz purchawki są białe w środku, oznacza to, że są jadalne. Później są tutaj ciemne i pojawiają się zarodniki, wtedy już ich nie należy zjadać. Fajna czasznica, ale jeszcze nie największa, jaką miałem okazję widzieć. A tutaj mamy troszeczkę mniejszy, ale za to mniej obżarty okaz czasznicy olbrzymiej. Ta akurat taka olbrzymia to nie jest. Jest raczej taka, bym powiedział, mała. Czasznice zazwyczaj są większe, ale są też takie mniejsze jak właśnie ta. No i akurat tą to już sobie zbiorę. Tak dla porównania, tutaj mamy czasznicę olbrzymią. Natomiast tutaj mamy mniejszą purchawkę i jest to, moi drodzy, wyrwijmy, pokażmy. Jest to, moi drodzy, purchawka chropowana. Ona ma taką chropowatą powierzchnię. Te części się bardzo łatwo odrywają i zostawiają mi nawet na palcach, jak sami widzicie. No ale purchawka chropowana, jak widzicie, ma całkiem wydatny i solidny trzon. Natomiast czasznicy tutaj odcięłem trzon i on był mniejszy niż w przypadku właśnie purchawki chropowanej. Purchawka chropowana, jak na przekroju jest biała, to również jest jadalna. Proszę bardzo, biała na przekroju, więc się nadaje, więc leci do koszyka. Znaleźliśmy kolejne ciekawe grzybki, a są to czernidłaki kołpakowate, które chętnie pozbieram. Tak wyglądają właśnie czernidłaki kołpakowate. Są bardzo fajne i smaczne, lubię je jeść. Później z nich robi się taki atrament, ale póki tego atramentu nie ma, to można je sobie zbierać i są bardzo smaczne. Przekroję je w środku, żeby Wam je pokazać. Ten kapelusz jest tutaj bardzo przyklejony do trzonu i ten trzon jest pusty w środku. No i zazwyczaj te czernidłaki nie są zarobaczone, więc bardzo je lubię zbierać właśnie chociażby z tego powodu. Tutaj już starsze okazy czernidłaków i jak widzicie, one się robią takie ciemne, czarne. Taki pojawia się tutaj atrament. Ja takich czernidłaków nie zbieram, ale mimo wszystko z tego, co widziałem, to niektórzy kulinarnie ten atrament wykorzystują. Ja się jakoś jeszcze nie odważyłem, nie mam koncepcji, co mógłbym z tym zrobić. W każdym razie okazuje się, że nawet ten atrament nie jest jakiś bardzo trujący, tylko po prostu jego wykorzystywanie jest raczej mało popularne. Tak on wygląda pod spodem, taki ciemny. Tutaj leje się, zauważcie, atrament. Nie pomylcie jedynie czernidłaka kołpakowatego z czernidłakiem pospolitym, którego nie można łączyć z alkoholem. W przypadku czernidłaka kołpakowatego jest to możliwe. Czernidłak pospolity zawiera koprynę, której nie należy łączyć z alkoholem. Nie wiem jak Wy, ale ja z daleka widzę grzybka. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Jest już trochę pożarty, trochę poniszczony, także raczej do celów kulinarnych go nie będę wykorzystywał. Piękny przedstawiciel maślaka, nie chcę dotykać kapeluszu, bo on jest taki bardzo kleisty i ciężko potem domyć ręce. Zresztą już w ogóle maślak ma to do siebie, że jak się go dotknie, to zaraz cała ręka jest brudna. Ale gatunków maślaków jest całkiem sporo. Niektórzy mogliby pomyśleć, że jest żółty pod spodem, więc jest to maślak żółty. Nie jest to, moi drodzy, maślak żółty, ponieważ maślak żółty ma taki pierścień przy trzonie, natomiast to jest maślak ziarnisty pierścienia na trzonie nie posiada. Maślak zwyczajnie też ma taki pierścień, zaś maślak sitarz ma troszeczkę ciemniejszy spód kapelusza. Tak wygląda maślak ziarnisty po rozkrojeniu. Zauważcie, jak fajnie z niego schodzi skórka. Czasami z maślaków ciężko zerzeć skórkę, ale z tych większych jest całkiem łatwo. Przed spożyciem tą skórkę należy usuwać, nie dlatego, że jest trująca, ale po prostu jest ciężkostrawna, więc w większych ilościach mógłby Was troszeczkę rozboleć brzuch. Robaki lubią maślaki, więc bardzo często te grzyby są robaczywe. Czasami na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest wszystko ok. Także na przykład tutaj, o, tutaj jest wszystko ok, ale jak się przyjrzycie, gdzieś tutaj są dziurki. No ja takich owocników po prostu nie zbieram. Z wyglądu niepozorny, ale ja tego grzybka lubię bardzo.
Jest to koźlarz, potocznie nazywany kozakiem. On na trzonie zawsze takie posiada łuseczki. No i jest twardziutki, zdrowiutki, uciąłem. Jest to jeden z koźlarzy, tych o czerwonych głowach, nie o brązowych głowach, tylko o takich pomarańczowo-czerwonawych. Wszystkie te koźlarze z tymi pomarańczowymi głowami są jadalne. Ich rozpoznawanie co do gatunku może być uciążliwe. Rozróżnia się je między innymi po tym, pod jakimi drzewami wyrosły, czy pod olchami, brzozami, a może sierkami. Natomiast ten okaz wyrósł przy buku, więc właśnie identyfikacja do gatunku może być troszeczkę trudna. Natomiast jak mówię, koźlarze z czerwono-pomarańczowymi głowami są jadalne, więc nie musimy się tutaj przejmować, czy zbieramy koźlarza czerwonego, czy koźlarza pomarańczowo-żółtego, a może jeszcze jakiegoś podobnego. Jak widzicie, po przekrojeniu trochę sinieje. Kiedyś była taka teoria, że jak grzyb sinieje po krojeniu, to jest niejadalny. Ta teoria pochodzi jeszcze z bardzo, bardzo dawnych czasów, ze średniowiecza, a może i wcześniej. Uważano po prostu, że jak grzyby się przekroi i sinieją, to są trujące. Oczywiście dzisiaj wiadomo, że jest to nieprawda. Po prostu niektóre substancje tak reagują z tlenem, że zmieniają swoje zabarwienie. Powiem wam, że takiego odkazu koźlarza pomarańczowo-żółtego to jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, jaki wielki. Koźlarz pomarańczowo-żółty, aż się w ręce nie mieści. Piękny grzybek. Tutaj macie właśnie porównanie tych koźlarzy z czerwonymi głowami i tych koźlarzy z brązowymi głowami. Oba o chmenoporze rurkowym, nie ma tu żadnych blaszek. Tak jak już mówiłem, jeżeli nie chcecie być mykologami, tylko po prostu zjadać koźlarze, no to wystarczy je podzielić na te o czerwonych głowach, pomarańczowych głowach i te o takich brązowawych głowach. To są dwie takie podstawowe grupy koźlarzy. Natomiast gatunków jest więcej. Różniących się drobnych grzybków zbierać, ale zaraz wam pokażę cechę charakterystyczną tego grzybka. Co wam to przypomina? Moi drodzy, to ewidentnie kształtem przypomina ludzkie ucho. Z góry jest ciemniejszy, a spod spodu jest jaśniejszy. Konsystencja taka gumowata, żylasta, też bardzo przypominająca właśnie ucho. A jest to, moi drodzy, uszak bzowy. Grzyb, który często jest spotykany pod zupełnie inną nazwą, pod nazwą grzyby mun. W mieszankach azjatyckich z warzywami możecie właśnie znaleźć uszaki bzowe. W Polsce raczej rzadko jest to grzyb zbierany. On nie ma jakiegoś intensywnego smaku, dostarcza bardziej takiej konsystencji. No i wygląda jak po prostu ludzkie ucho. Z tej strony może mniej, ale z tej strony już o wiele bardziej. Więc jeżeli chcecie sobie zbierać uszaki bzowe, to jak najbardziej w atlasie też znajdziecie te uszaki. Kto znajdzie borowika? Kto znajdzie borowika? Ja widzę. Jeszcze nie wygląda jak borowik. Ale wyrwijmy. I tadam. Piękny, młodziutki borowik szlachetny. Realnie w Polsce występują borowiki szlachetne, borowiki usiadkowane, borowiki sosnowe. Zazwyczaj większość osób ich nie odróżnia. Powiem wam, że czasami jest to ciężko zidentyfikować, ale moi drodzy, nie ma to większego znaczenia, bowiem wszystkie te borowiki, o których właśnie wspominam, są jadalne i bardzo smaczne. Pod kapeluszem nie mamy blaszek, tylko mamy hymenofor rurkowy tak zwany. I generalnie jest to grupa grzybów stosunkowo bezpiecznych. Tutaj znalazłem kolejnego borowika. A tu jest kolejny. Malutki. A nie, taki malutki zaś. Taki ma duży czoło. A nie jest taki malutki. Ja sobie go tutaj ładnie obskrobię. Czasami na martwych kłodach także można znaleźć fajne grzybki. Z daleka mogłoby się wydawać niefajne, że to nic jadalnego. Dlatego trzeba się po prostu im przyjrzeć bliżej. Wygląda to, moi drodzy, jak boczniak. I jeżeli sobie weźmiecie na drugą stronę, to, moi drodzy, okazuje się, że to jest boczniak. Boczniak ostrygowaty. Można go pomylić z łycznikiem późnym. Łycznik późny ma taki trzon bardziej żółtawy. Często na tym trzonie występują takie, bym powiedział, łuseczki. Jeżeli ich nie ma, no to jest to po prostu boczniak. Zobaczcie, tutaj taką fajną kępkę wyrwałem. Boczniaki ostrygowate raczej są grzybami rzadko w lasach występującymi. Głównie ze względu na to, że dzisiejsze lasy są bardzo sterylne, jest bardzo mało kłód, martwych drzew, a one właśnie rozkładają martwe drewno.
boczniak ostrygowaty, właśnie on tak występuje, wyrasta kępkowo, widzicie, dachówkowato właściwie, jeden nad drugim. Łycznik późny też może właśnie w taki sposób wyrastać. Łycznik późny teoretycznie też jest jadalny, ale z tego co mi wiadomo, ma pewne właściwości antyodżywcze. Niektórzy wskazują nawet na właściwości pronowotworowe, więc ja bym po prostu nie zbierał łyczników. Ale boczniaki jak najbardziej, pyszna przekąska. Ha, ryc, a wcale, że nie, bo to nie jest ryc. Niektórzy mogliby się tutaj ostro pomylić, ale przede wszystkim wystarczy popatrzeć pod spód. Mleczaj ryc najczęściej posiada taki wzorek na trzonie, takie bym powiedział wklęsłości. Tutaj ich nie ma, ale dodatkowo jak weźmiecie sobie tego grzyba, to on robi się żółty, zobaczcie. Mleczek ten wydziela takie charakterystyczne żółte mleczko, ale jak go powąchacie, to też jest śmierdzący. Jest to, moi drodzy, mleczaj dębowy, nazywany mleczajem miłym. No i właśnie wyrasta pod dębami, akurat znajdujemy się pod dębem. Jakby ktoś nie wierzył, proszę o to tutaj dąb, a tutaj mleczaj dębowy. Teoretycznie jest to grzyb jadalny, ale jako że śmierdzi, to ja go nie zbieram. A tutaj znów znaleźliśmy takiego mleczaja. Zaraz wyrwiemy i zobaczymy, czy to jest ten lepszy mleczaj. Też bardzo podobny. Zaraz zresztą porównamy tego mleczaja z tym mleczajem dębowym. Od razu widać, że ten mleczaj jest taki bardziej jasny. Ten jest taki ciemniejszy, bardziej pomarańczowy. W dodatku ten po uszkodzeniu nie zielenieje. Natomiast ten po uszkodzeniu intensywnie zielenieje. Dodatkowo w tym mleczaju mamy dziurkę w środku, a tutaj nie ma dziurki w środku. Nawet jak go zetniemy do końca, jaką ma fajną dziurkę w środku. To, moi drodzy, też nie jest mleczaj ryc, ale gatunek bardzo podobny. Właściwie przez większość grzybiarzy nieodróżniany, no bo po prostu dziurka w środku, pomarańczowy. To jest natomiast gatunek bardzo podobny do mleczaja rydza. Nie jest to ryc, ale jest również bardzo smaczny i ja go chętnie zbieram. I jest to, moi drodzy, mleczaj zmienny. Bardzo podobny do mleczaja rydza. Tak jak już mówię, przez większość nieodróżniany właściwie. Tutaj są, zobaczcie, dwa mniejsze grzyby. Dwa te same mleczaje. Mniejsze. I one właśnie są takie, bym powiedział, takie sinawe troszeczkę. Jeden i drugi. Op, do mnie. Kolejny mleczaj podobny, ale jak już chcecie mleczaje zbierać, to tego grzyba koniecznie powinniście znać. Z góry złudnie podobny, ale patrzcie co pod kapeluszem. Pod kapeluszem, zaobserwujcie, znajduje się taka wełna. Taki meszek właśnie tutaj w tym miejscu. Jest to, moi drodzy, mleczaj wełnianka. Mleczaja wełnianki nie zjadajcie, nie spożywajcie, ponieważ jest to grzyb torujący. No i właśnie warto znać, podczas, jeżeli chcecie zbierać rydze, mleczaje różne, to warto znać mleczaja wełniankę. Bardzo łatwo go rozpoznać właśnie po tej wełnie w spodniej części kapelusza. A co my tutaj mamy, moi drodzy? No, trzeba wyrwać i zobaczyć. Moi drodzy, są to opieńki. Opieńki to grzyb blaszkowy. Raczej nie jest to grzyb dla początkujących zbieraczy, szczególnie jeżeli wyrósł takie pojedyncze sztuki. Trzeba mieć troszeczkę doświadczenie w zbieraniu opieńek, żeby je łatwo zidentyfikować. Najczęściej występują przy pniach bardzo licznie. Tutaj znalazłem takie dwa pojedyncze okazy. Ich cechą charakterystyczną właśnie jest taki kapelusz z takimi łuskami. Tu jest na środku bardzo ciemny, potem jest jasny, potem jest znów ciemny. No i właśnie tak wygląda opieńka. Opieńka ma przyrośnięty pierścień do trzonu. Czasami tak delikatnie zielenieje, żółcieje, ale to może zależy od warunków środowiskowych. Sorry za dźwięki, ale gdzieś tutaj palują na coś. Także może mnie nie postrzeli żaden myśliwy, zobaczymy. Opieńki często są też robaczywe, ale akurat ta nie jest robaczywa, więc sobie ją wezmę. W Polsce występuje kilka gatunków opieńek, wszystkie są jadalne. Nie musicie rozróżniać opieńki ciemnej od opieńki miodowej. Tutaj znalazłem dwa grzybki, które chciałem wam pokazać. Tego. To są dwa maślaki, ale inne gatunki. Tutaj mamy maślaka sitarza, a tutaj mamy maślaka pstrego. Na Opolszczyźnie i na Śląsku często te maślaki pstre nazywają chubikami. Zawsze zastanawiałem się, co to są te chubiki, ale okazało się, że to są maślaki pstre. Te maślaki pstre są fajne, nie trzeba ich obierać ze skórki, są twarde, idealne właśnie na jakieś przyprawy. Maślak sitarz pod spodem jest taki, bym powiedział, szarawy. Maślak pstry jest taki, bym powiedział, nawet wpadający w odcienie żółci, pomarańczu, ale jest po prostu, przede wszystkim jest taki o wiele ciemniejszy od sitarza. No i mamy reprezentanta wiosny, muchomora czerwonego, czyli Amanita muscaria. Grzybek bardzo kontrowersyjny, z takim czerwonym, nakrapianym
kapeluszem. O mchomorze to już chyba dużo mówiłem, więc wydaje mi się, że wystarczy. Ale może nie doprecyzowałem, że niektórzy robią nalewki z muchomora czerwonego na stawy, na kości. Ja, moi drodzy, nie stosowałem co prawda nalewki z muchomora czerwonego, ale stosowałem gotową maść z muchomora czerwonego i faktycznie miała fajny taki rozgrzewający efekt. Gdzieś tam na moje dolegliwości bólowe związane z bólem karku smarowałem się tą maścią, no nawet całkiem pomocna, więc do zastosowań zewnętrznych jak najbardziej wydaje mi się, że możecie bezpiecznie tego grzyba zbierać, potem sobie robić z tego maści, nalewki, właśnie na stawy, na kości. Spoko sprawa. Dziękuję Konradowi, Łukaszowi, Tomaszowi, Piotrowi, a także Pawłowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis Patronite, a także Jakubowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis YouTube. Bez Was nasze treści prawdopodobnie by nie powstawały.